Czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele władzy miasta Lwowa, szanowni przedstawiciele Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, umiłowani bracia i siostry. Uroczysta Wigilia Paschalna to podwójne spojrzenie na historię zbawienia. Najpierw widzimy ludzkość spowitą grzechem i niewolą, a następnie wolną i obdarowaną zwycięstwem dobra nad złem i życia nad śmiercią. To ukazanie drogi, jaką trzeba przejść, aby stać się wolnym, a symbolem tej wolności jest dla nas przejście suchą nogą przez Morze Czerwone. To cudowne wydarzenie stało się możliwe dzięki wierze i zaufaniu, które rozbudził w narodzie wybranym Mojżesz, przypominając o potędze Boga, który stanął w obronie ludzi krzywdzonych. Historia grzesznej ludzkości mimo upływu wieków, mimo poznania zła, jego podstępnego działania i skutków, jakie sprowadza, ciągle się powtarza. Zło pociąga wielu, czyniąc ich swoimi niewolnikami. Wyznacza im coraz to nowe zadania, wymagające od nich postawy nienawiści do innych. Czyni ich ślepymi na końcowy efekt takiego życia. Przyjdzie przecież kiedyś spotkanie z Bogiem, który jest miłością, sprawiedliwością i pokojem. I co wówczas? Czy czyniona krzywda bliźnim otworzy im bramy nieba? Czy złe uczynki będą kluczem do zbawienia? Oczywiście, że nie. Spotka ich los Egipcjan ścigających Izraelitów. Zatopi ich własna złość i wykrządzona krzywda. Utoną na wieki w otchłani zła. Stanie się tak, gdy nie posłuchają dobra, gdy nie pójdą za głosem Mojżesza, którym współcześnie jest Kościół wzywający do nawrócenia i pokoju. To jest prawdziwa droga pokonania zła. To jest prawdziwa Pascha dająca nam siłę, aby powstać z grzechowej śmierci i podjąć drogę zwycięzcy piekła, śmierci i szatana. Aby tak się stało, posłuchajmy świętego Jana Pawła II, który powiedział: budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skalę, a skałą jest Chrystus żyjący w Kościele. Budujcie dom na skalę, którą jest Chrystus. Ta skała nie ulegnie zniszczeniu i skruszeniu przez człowieka ani przez czas. Ta skała jest nieśmiertelna, bo śmierć nie potrafiła pokonać Chrystusa. On żyje zmartwychwstały. Ta skała jest wieczna, bo niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, powiedział Jezus. Na tej skale można oprzeć prawdziwy ludzki dom, bo ta skała jest samą miłością. Te słowa kierujemy dzisiaj do siebie, ale i do naszych wrogów. Te słowa czynimy potęgą wiary i dobra, ponieważ w nich widzimy Chrystusa i Jego zwycięską miłość. Возлюблені у Христі, брати і сестри, будемо сьогодні відновлювати наші обітниці схрещення. Пригадаємо два найважливіші рішення, які ми прийняли в своєму житті. Перше – це відречення від світу і сатани, а друге – вибір Бога і Його світла.
Багато людей вважають, що можна жити одночасно в двох світах. Першому – це перебувати у світі Бога, який є відмежований від світу темряви муром заповідей. Не вбивай, не цузолож, шануй батька і матір, не кради, святкуй святий день, люби Бога і ближнього, пробачай тим, які тебе скривдили. Другому – це можливість вийти поза мур заповідей і будувати власний світ, керуючись власною волею, а не волею Бога. Видається їм, що поза Божим муром є вільний простір, в якому можуть робити те, що їм подобається. Вони чули про сатану і зло, але трактують цю правду на рівні казки чи побожної розповіді. В той же час з Божого об'явлення знаємо, що немає вільного простору. Одразу за муром Божих заповідей розпочинається темний ліс, а владу в ньому має злий. Ніхто безкарно не може ходити по його території. Або піддається йому, або ж загине в його кіхтіках. Святий Петро застерігає: «Будьте тверді і чувайте. Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого би пожерти». Багато хто судить, що можуть безкарно залишити Божі заповіді і побудувати власний щасливий світ. Хочу їм сказати, що переживуть величезне розчарування. Хто відвернувся від світла і вибрав темряву, той теж вибрав владу темряви. Рішення відвернутися від Бога означає увійти в світ зла, який має миттєву здатність поневолити людину. Маємо цього виразний наочний приклад. Бачимо, як християнські народи, які гордяться святим хрещенням, залишають шлях світла задля темноти. Дорогу миру замінюють дорогою війни. Дорогу любові покидають, а вибирають дорогу ненависті. Умілувані браття і сестри, уфам бардзо глибоко, що вартості нашого життя далекі са від зла. Уфам, що віра наша дає нам добре розізнання чинів зла і чинів добра. Уфам, що наша пасхальна вендрівка віри закінчи się pokojem i wolnością. Stanie się tak dzięki temu, że odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, wejdziemy na nowo w świat dobra, miłości i sprawiedliwości. Świat, który zapoczątkowali w nas i wpisali nasze życie ci, co stanęli wraz z nami przy chrzcielnicy. Dlatego podziękujmy za tych, którzy nas do chrztu przynieśli, za rodziców i za chrzestnych, bo nikt nie dokonał dla nas tak wiele jak ci, którzy włączyli nas w środowisko Boże, wpisali nasze imię w dzieło zbawienia i ufali, że nie zmarnujemy tego wielkiego daru. Niech zatem ten radosny, paschalny czas mimo wojny stanie się dla nas wszystkich oświeceniem drogi wiodącej do wolności od grzechu, aż po wolność od wojny. Tego sobie życzymy, wyrzekając się zła i przyznając się do wiary. Amen.
Najmilsi, wspólną modlitwą wspierajmy naszych braci i siostry i prośmy, aby Pana Boga, aby nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie.